Witajcie kochani, tym razem na nowym sprzęcie, być może będzie to łatwiejsze dla tych moich słuchaczy, którzy wymagają większej jakości, jak nie to, to proszę o komentarz. Proszę także o komentarze na temat dość trudnej sprawy, którą będziemy omawiać w tej chwili, dlatego że najwyraźniej pamięć ludzka jest wybiórcza i pod koniec nagrania niektórzy ze słuchających mnie już nie pamiętają, co powiedziałem na początku, przy zapowiedzi. I bardzo wiele z tego wynika takich nieporozumień i komentarzy, które są dla mnie trudne, bo trudno jest dyskutować z komentarzem, który nie jest merytoryczny albo jest wyrwany z kontekstu. Tak jak na przykład ostatnio zdarzyło mi się omawiać religię z udaną, jak mniemam, krytyką. No i ktoś zarzucił mi, że ja też próbowałem otworzyć kościół. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że nie jest to z lenistwa, bo nie jestem z natury złośliwy, więc nie podejrzewam. Myślę, że z braku czasu mój słuchacz nie sięgnął do tego materiału, nie poznał powodów, dlaczego chcieliśmy to zrobić. Miał być to eksperyment, trochę żart. Chcieliśmy sprawdzić wydolność polskich KRS-ów i sprawdzić plotki, jakoby KRS-y utrudniały rejestrację takich religijnych zborów czy stowarzyszeń. Nie zebraliśmy wystarczającej ilości chętnych, więc eksperyment, nie to, że się nie udał, tylko po prostu no, nie było tej masy krytycznej. Miałem także takie komentarze, w których no niestety no, trudno jest się posprzeczać. Ja nie mogę odpowiadać na wszystkie komentarze. Być może są zaczepne, być może nie. Na przykład w ostatnim programie, w którym omawiam zagrożenie dla Polski w postaci prawa górniczego, ktoś zarzucił mi, że z jednej strony proponuję rozwiązania polegające na wzroście świadomości, a z drugiej wtrącam ludzi w działania fizyczne. I to jest ten drugi typ słuchacza, który nie słucha, albo słucha od środka, albo zapomniał na początku zapowiedzi tego programu, tego słuchowiska, że są ludzie tacy, którzy są bardzo mocno przywiązani do materii, posiadają jakieś dobra materialne i tutaj miałem na myśli nieruchomości, posiadają też trudno jest posiadać, bo to tak brzmi jak własność, ale mają, po prostu porodzili dzieci i chcą zostawić im jakiś majątek, żeby było im łatwiej, co jest całkowicie zrozumiałe. Chociaż nie w każdym przypadku, bo znam taki, w którym jest na odwrót. I to nie są odosobnione, akurat tak się złożyło, że jestem blisko takich przypadków. Opowiadać o nich nie będę, żeby wstydu nie robić tym ludziom, ponieważ no, to nie zasługują właściwie nawet na to, żeby opowiadać o tym. Więc zdarzają się również takie rzeczy, ale wracając do przypadku takiego komentarza i takiej grupy ludzi, no trzeba słuchać uważnie. Ja zapowiedziałem, no są tacy i są tacy. Nie mogę jednocześnie robić programu dla takich i takich. Nie mogę nagrywać takiej wiadomości w sensie zagrożenia samych Polaków, jeżeli chodzi o własność i późniejsze działania wywłaszczeniowe. I jednocześnie mówić o wzroście świadomości. Znaczy dałoby się, ale to by było takie zamieszanie, że nikt by tego nie zrozumiał. Dlatego nagrywam też dla tych ludzi, którzy jednak chcą działać w materii, ponieważ wielokrotnie powtarzałem, że każde, ale każde działanie jest potrzebne. I to
na polach fizycznych, prawnych, majątkowych, ale także na polach, które my wiążemy już z jakimś wyższym ja, z, niektórzy mówią o astralu, inni o duszy, inni o duchu, inni o stwórcy, o jedności. To wszystko tak. To wszystko są kolejne warstwy naszej rzeczywistości i każda z nich jest ważna, ponieważ na każdej z nich odbywa się życie. Jeżeli komuś nie odpowiada ta wersja rzeczywistości, no to ma do wyboru i też proponuje wersję, w którą ja głęboko wierzę i widzę, jak zaczyna działać i odciskać swoje piętno na rzeczywistości trójwymiarowej. A więc wiem, że to działa. Ja nie potrzebuję mieć wiary. Ja to po prostu wiem. Wiem, bo mam dowody, bo widzę, bo ciąg zdarzeń, który mnie dotyczy od wielu lat, właśnie tym sposobem przebiegał i nadal przebiega, więc słucham się tego. I podobnie jak na przykład w programach, o których, oto już będzie parę lat, jak nagrywałem tego typu programy, ale też i od czasu do czasu przypominam o tym, że istnieją dwa sposoby główne, bo być może istnieją jeszcze inne. Ja znam te dwa. Te dwa są dla mnie sprawdzone, czyli tworzenie rzeczywistości, czyli takie działanie na umyśle, na uczuciach i odpowiednie ku temu ćwiczenia, żeby wykreować sobie daną rzeczywistość, która nam pomaga przetrwać tutaj albo żyć wygodniej. Zależy, jak kto na to popatrzy. Albo drugi sposób, który też działa, u mnie działa doskonale, czyli oddanie się całkowite zaufanie przeznaczeniu. I wtedy ono zaczyna z nami rozmawiać i też to działa, jest dużo lepszej jakości, natomiast bardzo trudne jest pokonanie tego progu zaufania. Okazuje się, że nasza wiara jest ułomna i to bardzo. I wejście w takie, jakby to nazwać, ryzykowne podpowiedzi, które płyną z przestrzeni, o których nie mamy żadnego pojęcia, co z nich wyniknie, ale ufamy w to, że to przeznaczenie nas poprowadzi do jakiegoś większego dobra. To ten sposób wymaga absolutnej wiary, że to podpowiedzi z tej duszy, z tej przestrzeni, od stwórcy, jak chcecie to nazwać, tak będzie to prawidłowo nazwane. Te podpowiedzi dają nam możliwość otwarcia nowej drogi. Nowej nie w sensie drogi fizycznej, chociaż też, tylko w ogóle nowych rozwiązań, czego przy założeniu, że dusza chciałaby zdobywać nowe doświadczenia, to ta droga właśnie jest tym nowym doświadczeniem, a nie odtwarzaniem z pewnymi zmianami, pewnym kolorytem dodanym stale powtarzanych ścieżek rozwiązań, które my uważamy za prawidłowe, ponieważ kiedyś się już sprawdziły. Tak, można w ten sposób postępować, ale wtedy nie tworzy się niczego nowego. Można i to są też ciekawe ścieżki. One się sprawdzają na przykład w interesach, one się sprawdzają przy działaniach ochronnych na przykład. Tak, wszelkie takie zabezpieczeniowe rzeczy dobrze działają. Czy w wychowaniu, w edukacji, różnie bywa. Niektóre się sprawdzają, niektóre nie. No trzeba patrzeć po prostu, które przynosi lepszy owoc. Tak jak mówiłem wielokrotnie, po owocach poznamy. Dlaczego robię taki długi wstęp? Ponieważ dotykam w tej chwili i wiele tygodni zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle dotykać tego, ale bardzo duże ciśnienie takie od środka mam, żeby to w końcu wyartykułować i poddać wam pod swoją własną wewnętrzną krytykę.
czyli pod waszą. Dotykamy delikatnego zjawiska, jakim jest miłość. Dotknęliśmy wielu, naprawdę wielu zagadnień, które są trudne. Dotykaliśmy kwestii Mesjasza, zbawienia. Dotykaliśmy kwestii bardzo drażliwej, bardzo, bardzo trudnej do zaakceptowania, czyli wzrostu lub obniżenia wibracji tak zwanej. No, wydaje mi się, że dobrze było to opisane przeze mnie. Po prostu nomenklatura, którą posługują się różni ludzie, w tym także ludzie alternatywy, niestety nie pokrywa się bardzo często z różnymi wersjami, a zwłaszcza wersją, która jest niezaprzeczalna, czyli kwestią częstotliwości nie tylko w naszej fizyce, tylko w ogóle w naszej biologii, bo fizyka jest nauką biologiczną i opisuje zjawiska głównie biologiczne, więc jest właściwie nierozdzielna. Muszę zamknąć okno, bo wieje wiatr i przepraszam za chwilowy hałas, żeby nie przerywać nagrania. Będzie to słychać, ale trudno. No masz. Więc kwestia, którą chcę teraz poruszyć, jest o tyle delikatna, że bardzo, ale to naprawdę bardzo proszę o ostrożne rozważanie tego, bo dotyczy nas to wszystkich. W większości, dużej większości, chcemy przeżywać te zjawiska, które są przyjemne, a ja chcę się przyjrzeć temu, czy też przyglądnąć, to dla całego elektoratu, tej kwestii, która jest dla mnie wątpliwa. Ponieważ jeżeli robimy założenie, że żyjemy w grze i że do tej gry początkowo mieliśmy dobry zamiar, dobrą intencję wejścia i zbadania swojego własnego stworzenia, to znalazł się taki łobuz, który tą wersję zhakował, ukradł, pomniejszył pod każdym względem. Pod względem przeżyć, pod względem pojemności informacyjnej, pod względem ilości programów do przeżycia, o których wspominałem, że powtarzają się tylko w nieco innych wersjach, bardzo niewiele różniących się. Jednym z takich programów jest właśnie to, co w tej chwili chcemy omówić, czyli miłość. Dzisiaj przeczytałem jeden z najświeższych komentarzy, który zdecydował o tym, przeważył, że zechce nagrać dla was moje przemyślenia. W tym komentarzu najwyraźniej kobieta, sądząc po pisowni, troszkę się wystraszyła chyba, albo zrezygnowała z zamieszania, które wynika pomiędzy działaniami właśnie na sferze duchowej i na sferze materialnej. Dotyczyło to programu właśnie o ustawie geologicznej. Ja rozumiem w pełni tego typu zrezygnowanie, że no w końcu, którędy ja mam pójść? Taki człowiek ma prawo postawić sobie takie pytanie. Z kilku powodów. Pierwszym jest to, że zostaliśmy wychowani w dualności i twierdzimy w większości, że jest tak albo tak, czyli wybieramy wersję A lub B. Nie może być coś białe, jednocześnie i czarne, podczas kiedy logika matematyczna podpowiada nam, że istnieje prawdopodobieństwo równe z występowaniem innych rozwiązań, że jest i A, i B, że jest i tak, i tak. Ale również wersję odwrotną, że nie jest ani A, ani B. Czyli ani tak, ani tak.
Bardzo często zapominamy o matematycznej logice. Nie uczy się już teraz tego w szkołach. No i ogromna szkoda, naprawdę żałuję, że to zostało zapomniane, ale być może jest to zrobione z premedytacją po to właśnie, żeby ludzie dokonywali wyborów. Właśnie takich. Jestem w materii albo jestem uduchowiony. Oczywiście można rozpatrywać pod tym względem zasadę nieoznaczoności Heisenberga, która nam podpowiada właśnie tego typu rozwiązania, że im więcej wiemy o całości zjawiska, tym mniej wiemy o szczególe tego zjawiska, o położeniu na przykład elektronu. Ale ta zasada tej odwrotnej proporcjonalności tych zjawisk mówi również o tym, że potencjalnie na przykładzie elektronu, czyli słynnego doświadczenia szczelinowego, że dopóki ten elektron nie podlega jakiejś obserwacji czy pomiarom, to on potencjalnie jest w każdym miejscu. Czyli istnieje każde rozwiązanie. A my poprzez dokonywanie pomiarów czy też obserwacje, co właściwie jest równoznaczne, dokonujemy tego jedynego wyboru na danej drodze tego elektronu w danym punkcie. Czyli jeżeli chcemy poznać X, położenie tego elektronu, to mniej będziemy wiedzieć o całości zjawiska, czyli na przykład długości fali. Bo tak to proste równanie odwrotności proporcjonalnej nam to tłumaczy. Zachęcam do zapoznania się i zrozumienia przede wszystkim tego zjawiska, bo jest ciekawe. Komentująca może również ulegać pewnemu zmęczeniu. I ja nie przeczytam w tej chwili tego komentarza, jest dość długi, ale nie męczący. W końcu zdecydowała, że ona chce odczuwać miłość, ona chce tylko tych radosnych przeżyć, szczęścia i tak dalej. Każdy ma do tego prawo i jest to zjawisko bardzo przyjemne. Jak kiedyś mówiłem w jednym z moich nagrań o tym, że te zjawiska, które my nazywamy miłością, te odczucia, uczucia, ale także emocje, bo z tych trzech głównych grup tego, co my odczuwamy, również emocje dotyczą takich gwałtownych przeżyć, które również będą wiązać się z uczuciem, które nazywamy miłością, chociażby zakochanie romantyczne, czyli te pierwsze powiedzmy strzały dopaminowo-serotoninowe, które my przeżywamy, ta cała chemia miłosna jest niezwykle przyjemna, dodaje nam siły, dodaje nam wigoru, przecież to pewnie każdy pamięta, jeśli nie, to warto sobie pokontemplować to zagadnienie, no ale ta chemia ulega neutralizacji, jest jakiś okres karencji, zwykle jest to w okolicach 2 lat, a później przeradza się to w takie spokojniejsze uczucie, już nie emocjonalne, które wydaje się być trwalsze, jeśli jest oczywiście odpowiednio dokarmiane, podtrzymywane. Jest wiele rodzajów. Psychologia nawet wyróżnia wiele rodzajów miłości. Czy to jest fajnie, że to zostało tak zakwalifikowane? No tak, ułatwia to pewne rzeczy, ale z drugiej strony wydaje się trochę tępe i temperowane. To też musimy wybrać, czy nam to pomaga, czy nie. Jeżeli dane narzędzie nam nie pomaga, no to po co je w ogóle używać? Nie ma w ogóle uzasadnienia żadnego. Tych rodzajów miłości jest wiele, ale takie główne. Spróbujmy przymierzyć się do tego. No któż nie chciałby być zakochany? Znaczy znam takie osoby, takich ludzi,
Ale to są jednostkowe przypadki. Często spowodowane traumami, ale są też i bardziej nieliczne, jeszcze mniej jest tych przypadków, które wynikają z dojrzałości, spoglądnięcia na zagadnienie i zrozumienia, czym tak naprawdę jest ta miłość partnerska. Niestety jest ona najbardziej uwarunkowana, jeżeli te warunki, które pomagają w początkowej fazie rozwoju tego uczucia, w jego budowaniu, a później w jego utrzymywaniu, tak czy siak te warunki później mogą ulec zatraceniu, zatarciu albo zastąpieniu swoim antagonizmem. Co jeszcze gorsze, i to mamy taki graniczny przypadek, w którym miłość zamienia się w gniew, nienawiść, bardzo często obserwowanym, niestety, z ubolewaniem, to mówię i też mam możliwość takiej obserwacji, no, przechodzi to na przeciwną stronę, czyli często wielka miłość kończy się wielką nienawiścią. Trudne to, ale popatrzcie, siła, jeżeli byśmy odseparowali samą nomenklaturę, to siła całej tej emocji jest właściwie proporcjonalna. Im większa jest ta miłość, tym większa jest później ta nienawiść. No tak to się przeradza. Akurat mam blisko ten problem obserwowalny przeze mnie, więc przyglądam się z zaciekawieniem, jak to wygląda i w jaki sposób przebiega i co najważniejsze, jak długo trwa, bo okazuje się, że ta ciemna strona tej emocji, siły tej emocji okazuje się być trwalsza. Dotyczy to nie tylko par w sensie damsko-męskich, chociaż powinienem powiedzieć par ludzkich, no bo teraz przecież chyba przestępstwem jest właściwie myśleć, że sparować się może tylko mężczyzna i kobieta, bo otworzyła się furtka do tego, żeby wytworzyć u ludzi wiele innych płci. Czemu przeczy genetyka i jak już chcemy tak naprawdę naukowo do tego podejść, to albo ktoś ma X-a, albo Y-a w garniturze chromosomowym i tutaj więcej jakby wersji genetyka nie przewiduje, więc możecie się domyśleć, co mam na myśli i cała reszta tych wszystkich płci jest do obalenia naukowo bardzo szybko, jednym zdaniem. Co innego psychologia, co innego, ja też omawiałem jakby te reguły przyrodnicze tych zjawisk, ale lepiej ode mnie, zdecydowanie lepiej to robi profesor Robił, bo niestety zginął w wypadku samochodowym w Etulianii i proponuję go posłuchać, jaki jest rozkład faktyczny w naszej biologii zjawisk, które powodują, że te pomyłki płci występują w sposób naturalny. Bo występują. No nie ma się co sprzeczać. Można poobserwować przyrodę, polujące się krowy na pastwisku i mamy taki przykład pierwszy z brzegu. Barany, kaczki i tak dalej. U ptaków zjawisko dość częste. Ale wracając do sedna. W przypadku, kiedy następuje ten zwrot akcji, kiedy energia danego uczucia zmienia swój zwrot i z energii miłości idzie w kierunku nienawiści, automatycznie wszystkie te do tej pory promowane cechy zamieniają się w antypromocję, a wręcz zaczynają szkodzić. Weźmy przykład, jeden z najbardziej czułych i bardzo, bardzo, może nie tyle pożądanych, ile najbardziej trwałych. Miłość rodzicielska.
Także mam taki przykład odwrócenia się waloru, w którym nienawiść wręcz przewyższa wszelkie wyobrażalne przez nas zdroworozsądkowych, myślących ludzi formy. Do tego stopnia, że prawdopodobnie autorka i emiter tego uczucia do tego stopnia uzależnił się od swoich emocji nienawiści, że tylko tym żyje i tylko dlatego żyje, tylko dlatego działa. Takie sytuacje również się zdarzają. Teoretycznie wydawałoby się każdemu z nas o dobrym sercu, że nie powinno to nastąpić, ale następuje. I nie jest to przypadek rzadki. Są oczywiście dalsze przykłady, na przykład, znowu się złapałem na maśle, maślanym. Przykład rozchodzących się braci, sióstr, rodzeństwa. Najczęściej obserwowane i takie najbardziej dramatyczne w momencie, kiedy nie występuje już element łączący, czyli na przykład rodzice, no to są sprawy spadkowe, bardzo, bardzo dobrze znane nam te wszystkie kłótnie o to, kto chce czego i na ile zasługuje, a ja się opiekowałem, a ja się nie opiekowałem, a mi się należy tyle, bo jestem starszy. I z różnych innych powodów, które najczęściej w ogóle nie stanowią, ale są używane. Inny przykład, opuszczenie dziecka, opuszczenie rodziny przez dziecko, też z różnych powodów, tych powodów można wymienić parę lub paręnaście, też jest ciekawym przykładem, gdzie zanika warunek jakiś. I tutaj chcę zwrócić uwagę, że wszystkie do tej pory wymienione te rodzaje uwiązań emocjonalnych są w pewien sposób uwarunkowane. Wydawałoby się, że związek między rodzicem a dzieckiem uwarunkowany jest najmniej, ale to nieprawda, za chwilę do tego przejdę. Natomiast z tych rodzajów, które omawiamy, do tej pory chciałoby się wierzyć w to, że jest to naturalnie wykiełkowane emocje, które będą trwałe i powinny być według nas trwałe. A okazuje się, że nie. Że da się zrobić tak, że da się zrobić, popełnić taki błąd, żeby one ustały albo zmieniły wektor i obróciły się przeciwko. Te przykłady także niestety są liczne, chociaż nie w przeważającej części, co jest pocieszające. Jak widzicie, to wszystko, co my przeżywamy, ma pewną regułę i pewien wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest po pierwsze przyjemność, która płynie z przebywania z obiektem naszej adoracji. Dobrze by było, gdyby była wzajemna, wtedy to się napędza oczywiście na zasadzie, którą wielokrotnie tłumaczyłem, czyli harmonicznych fal, które jeżeli będą harmoniczne, no to będą namnażać się, moglibyśmy powiedzieć językiem potocznym, a w fizyce to nazywa się interferencją konstruktywną. Zjawisko popularne, dobrze znane. Niestety dobrze znana również jest reguła interferencji ujemnej, dekonstruktywnej. I tutaj mogę za przykład podać właśnie ten zwrot wektora, czyli z miłości na nienawiść. Jeżeli ktoś się przełącza, no to oczywiście wtedy następuje chwilowe przełączenie na
na odpychanie, czyli na wygaszanie się fal. Chyba że ten drugi uczestnik odpowie również zwrotem przeciwnym, no to wtedy dwie nienawidzące się osoby będą tą nienawiść wzajemnie wzmacniać, bo nastąpi z powrotem odwrócenie sytuacji i harmonizacja fali w węzłach, która będzie skutkować jej namnażaniem i siły tej fali, no bo wystąpi oczywiście ta konstruktywna interferencja. Mam nadzieję, że nadążacie. Jeśli nie, to dobrze jest zainteresować się tym prostym zjawiskiem. Jest dużo książek, dużo nawet informacji takich obrazkowych, animacji. Jak to się dzieje, to wystarczy 2 minuty, żeby zrozumieć, jak te fale ze sobą będą interferować. Drugim wspólnym zjawiskiem, które będzie dotyczyć tego, będzie to, że właściwie wszyscy będziemy podążać w tym kierunku. Dlatego nie dziwi mnie komentarz mojej słuchaczki, która tak bardzo pragnie miłości. Tak, tylko każdy, kto przeżył, możliwość taką miał, albo wydostał się z ciała i połączył się z czymś, co my enigmatycznie nazywamy miłością uniwersalną, będzie miał porównanie, że to nie o to chodzi. Że to w ogóle jest zupełnie coś innego. Że bycie całością i szacunek do samego siebie, czyli do całości, czyli do wszystkich bez wyjątku i wszystkiego bez wyjątku, to jest zupełnie inne uczucie niż to, za którym tęsknimy, będąc w ciałach i umysłach. I to jest jakby drugie zagadnienie, ale jednocześnie pierwszy punkt, o który chciałbym zaczepić, żeby wyjaśnić wam, że pułapka miłości to pułapka systemu, w którym tkwimy, to pułapka gry. Żeby przytrzymać nas w tej grze. Bo jak wiele słyszymy opowieści o tym, że umierająca matka tak kochała swoje dzieci, że nie mogła odejść, a później im przeszkadza. Ja sam przecież tego typu zjawiska widziałem, uczestniczyłem w nich i pomagałem z nich się wyrwać. Ale nie robię już tego. Proszę do mnie nie pisać. Nie świadczę takich usług. Tak, na wszelki wypadek, żeby oszczędzić wam czasu, tym zainteresowanym. Jak często również widzimy zjawisko odwrotne, gdzie ktoś z nienawiści i z zemsty będzie atakował, pobierał energię, przeszkadzał w różnych działaniach, nie mając już w sobie życia tego biologicznego, działając po śmierci. Co się wtedy dzieje? Ano dzieje się proste zjawisko. Taka istota, niezależnie od tego, czy jest osobą duchową czy duszową, będzie przywiązana do środowiska, w którym nie powinna być. A na tym przywiązaniu energetycznym i narobieniu zamieszania właśnie w tym środowisku, w tym kociołku, w którym jesteśmy, czyli w grze, zależy istotom, które tą grę opanowały, domknęły, no i niestety zamknęły nas w niej. Więc jest to działanie bardzo dla nich korzystne. Często słyszymy takie opowieści od ludzi, którym trudno jest nie wierzyć, no bo jak trzaskają szuflady albo pęka rura kanalizacyjna, bo mamusia
nie chciała sprzedawać tego mieszkania, ale wzięło jej się, zmarło i córka postanowiła, że nie chce tego mieszkania i chce je sprzedać. I co przyjdzie klient, to coś się dzieje. Jak nie pieprznie rura kanalizacyjna, to nie można otworzyć zamka, dostać się do mieszkania, żeby klient to obejrzał, kupujący. Zawsze, zawsze coś. No zdarzają się. Zdarzają się takie rzeczy, nie tylko opowieści. Ale można tego doświadczyć, tylko trzeba być uważnym i trzeba poszukać takich, chcieć przynajmniej poszukać. To wtedy one się odnajdą. To teraz zastanówmy się, który z nas, który człowiek chciałby opuścić ten padł ziemski świadomie, zostawiając na przykład, no powiedzmy, małe dziecko. Czy znalazłby się taki ktoś, taki odważniak? Pewnie tak. Jeżeli z pełną świadomością, może, ale to są jednostkowe sprawy. I Master of Puppets o tym wiedzą. Oni wiedzą, że to jest jeden z tych czynników, który najbardziej wiąże nas z ziemią, z tym projektem, z tą kopułą, z tym domknięciem, z tym więzieniem, koniec końców. Więc stawiam w wątpliwość pochodzenie tych emocji i uczuć, a także naszą konstrukcję seksualną, która jest na tyle uzależniająca, że zaczyna się już od wielu lat leczyć tego typu uzależnienie, jak seksoholizm. Naprawdę od wielu lat. Nie jest jakieś nowe zjawisko. Więc zastanówmy się, czy połączenie tych wszystkich rzeczy nie jest uzależnieniem, które przywiązuje nas do tej gry, niezależnie od tego, oczywiście bardziej niż jesteś, wtedy, jak jesteśmy w ciele, niż i mniej, jeśli tego ciała nie mamy, ale również działa. Więc trzeba sobie zadać pytanie, co to jest za rodzaj pułapki? Dlaczego kochać potrafimy tylko te istoty, które są blisko, które wybieramy, które spełniają nasze warunki, albo zamiennie pochodzą z nas, czyli już dotykam kwestii potomstwa. Czy to ma być ta miłość uniwersalna, czy jeżeli to wybieramy, to zbliżamy się do uczucia hipotetycznego na razie, którym mógłby dysponować stwórca, tworząc swój projekt i wyradzając go z siebie? Czy nasz podział jest na tyle dobrze dopracowany, że my poprzez dokonywanie wyboru tego będę kochał lub tą będę kochał, bo jest taka lub owaka, albo te dzieci będę kochał, ponieważ one wychodzą ze mnie, ja dałem materiał genetyczny i ten ślad oczywiście będzie wibrował, no bo antena genetyczna, czyli to słynne DNA, będzie miało swoją częstotliwość nadawania, która będzie łączyć się z częstotliwością podobną. A jak ma być niepodobna, jak nie z ojca i z matki? Oczywiście, że będzie. I rzadkim z kolei przypadkiem jest to, że rodzic tego rodzaju emocji nie odczuwa. Chyba, że nie odczuwa od początku i trzyma się z daleka, izoluje, no to wtedy te zasięgi nie pozwalają na to, żeby fale interferowały w sposób prawidłowy, no bo spada wraz z odległością na przykład, o czym świadczy prawo Coulomba, wraz z kwadratem odległości spada siła tego zjawiska. No więc nawet fizyka mówi o tym, że kwestia izolacji jest w stanie uspokoić to zjawisko interferencji między rodzicem a jego potomstwem.
Nie zawsze to działa, bo jak wiemy, mimo tego, że to prawo podane przeze mnie działa w sposób oczywisty, to z drugiej strony końcówki fali, czyli tam, gdzie ona wygasza, zbadać nasza nauka nie potrafi. Więc robimy założenie takie, że wszystkie fale ze sobą się spotykają, ale im mniejsza, im większa będzie odległość, tym mniejsza będzie siła oddziaływania i to jest oczywiste. Więc patrząc na to z punktu widzenia gry, w której dotyczy nas, ale również i gry, warstwy gry, którą my nazywamy warstwą astralną albo czwartogęstościową. Tam również tego typu emocje jeszcze występują, ponieważ gra, żeby była dobrze zabezpieczona, to musi mieć pozory duchowości, które omawiałem także przy okazji omawiania badań pana doktora Newtona. Oczywiście, że tam również będą występować uczucia i emocje i gra na tych emocjach, na winie, na poczuciu winy, na karze, którą obiecują religie chociażby i nagrodzie jednocześnie, które także obiecują, no to jest dalszy poziom gry, który będzie miał za zadanie przekierować nas z powrotem do projektu, żeby projekt został zasilony, bo on jest zasilany za pomocą nas. Nikt z zewnątrz nie ładuje tutaj energii dodatkowej, poza oczywiście pierwotnym stworzeniem, które także omawiałem i ciekawostce fizycznej, która mówi nam o tym, że nasz wszechświat mimo tego, że się rozszerza, to nie są moje słowa, nie są moje badania, to są badania astrofizyków. Można w to wątpić, można nie, ale posłuży nam ten przykład. Mimo rozszerzania się wszechświata, jego gęstość nie maleje, co świadczyłoby o tym, że gdzieś jest jakaś łączność energetyczna z energią, której nie znamy, która podtrzymuje tą gęstość naszego wszechświata, żeby mógł istnieć. Natomiast projekt holograficzny podtrzymywany jest za pomocą łączy, które mają, jak stwierdziłem dużo wcześniej i też kilkakrotnie, ludzie duszowi, bo tylko dusza ma odpowiednią ilość energii, która jest w stanie zasilić uwagę gracza i podtrzymać wyświetlenie holograficzne, które my nazywamy życiem biologicznym. Właściwie to kropka w tym temacie. I teraz trzeba się zastanowić nad bardzo ważną rzeczą. Nie twierdzę, powtarzam jeszcze raz, bardzo ostrożnie należy podejść do tego tematu. Nie twierdzę, że miłość, którą my odczuwamy jako przyjemną w tych warunkach fizycznych, że jest zła. Natomiast uważam, że wiąże nas na tyle z tym projektem, że należy podejść do niej bardzo, bardzo ostrożnie. Co nie znaczy nie kochać, tylko zrozumieć, że ten element naszej rzeczywistości i życia emocjonalnego przypisany jest tylko do tej gry. Jest piękny i warto go przeżywać i używać. Warto. Któż by nie chciał? To jest tak samo jak z właścicielami psów. 90% właścicieli psów przyznaje się do tego, że ich psy sypiają w ich łóżku. Ale chce tego 100%. Wszyscy robią to wszyscy. To niby żart, ale i mocno przybliżony. Ale tak jest. Wszyscy chcielibyśmy być kochani i kochać. Chcielibyśmy przeżywać te emocje, ale musimy zrozumieć,
To nie jest miłość uniwersalna. To jest także projekt, także program, który jest zawarty i kompatybilny z programem ogólnym. I jeżeli będziemy używać go prawidłowo, to będzie nam służył, ale jeżeli zatracimy się w nim, to zwróci się przeciwko nam i spowoduje, że łatwo będzie nas przekierować z powrotem do tego projektu, do tego więzienia i koło się zamknie. Bardzo wielu ludzi jest w tej chwili w entej inkarnacji spowodowanej przez pułapkę inkarnacyjną tylko po to i tylko dlatego właściwie, że było komuś coś ktoś był komuś winny coś. Zdradził, zabił, odszedł, porzucił lub został porzucony, nieważne w którym kierunku to się odbyło. Przekonuje nas się, że teraz powinna nastąpić zmiana, odwrócenie roli. Nic bardziej błędnego, a dlaczego miałaby nastąpić, a po co? Skoro wszechświadomość, ta świadomość początkowa zanotowała informację, jak to jest być porzuconym, to po co jej ta informacja, jak być porzuconym z drugiej strony i odwrócenie ról? To nie ma żadnego sensu. Nie na tym polega ewolucja. Podobnie jak ilość rodzajów śmierci, które nas spotyka w tym projekcie, miałoby odpowiedzieć na pytanie pierwotnej świadomości, jak to jest nie być i umierać. No tyle rodzajów śmierci, a my dalej wracamy. No i kurwa, to mamy problem, no. To jest nielogiczne. Ewolucja świadomości nie może skorzystać z tej informacji. Może oczywiście z rodzajów odejścia, w cierpieniu bez cierpienia, świadomości bez świadomości, na lekach bez leków i tak dalej, różne takie można, tysiące różnych rzeczy, które nam tu przyszykowano, przeżywać i wyprowadzić z nich jakiś wniosek, ale na pewno nie można wyprowadzić wniosku o niebycie na podstawie tych wydarzeń. Więc to także jest oszustwo. Wcale nie musimy cierpieć. Tu odwracam troszeczkę konwencję. Ale muszę zaryzykować to odwrócenie. I proszę, wcale nie musimy kochać również. Mało tego, wcale nie musimy być szczęśliwi, żeby zakończyć problem. Zresztą pułapka szczęścia to jest kolejna pułapka, z którą wziąłem się za bary i kilka tygodni nad nią myślę, jak ją mam wyjaśnić. Być może nagram taki program, takie słuchowisko, tylko to znowu muszę podejść do tego bardzo ostrożnie. Bo teraz mnie słuchacie i możecie zrozumieć to na dwa sposoby. Miłość jest dobra, miłość jest zła. Sokal mówi to albo to. Nie. Ja mówię, że jest to pewien program, który funkcjonuje i na bazie programu większego, którym jest, nazwijmy to, że to jest nasza ziemia, nasze życie tutaj, organiczne, który jest kompatybilny z tym i nie powinien nas obowiązywać w szerszych zakresach, kiedy dochodzimy do wniosku, że jesteśmy jednością. Jeśli jesteśmy jednością, czyli jednią, to nie ma tutaj powodu do kochania, bo nie ma nic na zewnątrz, tak jak pierwotne źródło. Można się zakochać w kimś osobnym, dlatego osoba, zupełnie niepotrzebnie demonizowana postać wypowiedzi takiej, że a człowiek, ludź, osoba to niebo, osoba to z greki, to z łaciny, to coś tam, to maska, to aktor i tak dalej. Tak, oczywiście, dlatego osobna jest osoba. I w
wcale nie musimy wstydzić się tego słowa. Tak. Możemy się zakochać tylko w kimś, kto jest osobny, czyli jest rozdzielny od nas. To nim możemy się zachwycić podobieństwami, również różnicami, zaskoczeniem, czymkolwiek z warunków, które podlegają naszej akceptacji, przynajmniej naszych pięciu zmysłów, które później są sumowane w jakiś, znaczy kwestia akceptacji jest sumowana w zależności od ważności, no bo dla niektórych ludzi może być ważny wygląd, dla innych może być ważny intelekt, a ani jedno, ani drugie może nie przezwyciężyć brzydkiego zapachu z ust lub też z innych części. No więc jest wiele też jakby kombinacji tej akceptacji. Właściwie chodzi o to, żeby suma wyszła in plus, no i wtedy zaczyna się dziać ten proces wyzwolenia chemii miłosnej i czekania na kolejny okres karencyjny. Bo na początku jest wszystko fajnie i tam właściwie niewiele zauważamy. Ważne jest parę tylko elementów, pierwsze 20 sekund, rozwój tej sytuacji, ideologizacja, a później zachwyt z powodu innych doznań, oczywiście także w zakresach fizyczności, które to będą wzmacniać. No i sprawa się toczy dalej. No, kłopot tylko w tym, że my bardzo często będziemy chcieli przełożyć wrażenia związane z naszą biologią, z naszą fizycznością na życie tak zwane duchowe, w którym nie występuje ciało, w związku z tym ciągnięcie tych algorytmów dalej, uczuć, emocji i nawet odczuć nieco prościej, można powiedzieć, jest niesensowne, ponieważ nie mamy możliwości skorzystania z tego. To tak jakby obiecywać muzułmanom te słynne dziewice po śmierci i później doznawać katuszy obcowania z tymi dziewicami bez posiadania narządu kopulacyjnego, co jest w ogóle dla mnie kurwa jakimś absurdem, ale to chyba rozumiecie, że to też jest kawałek oszustwa, które jest takie oczywiste. Bo jeżeli ktoś by się cofnął do pułapki inkarnacyjnej, i ja bym był ciekawy i proszę mi napisać w komentarzach, jeżeli ktoś odbył tam udany stosunek płciowy. Bo bardzo, bardzo jestem ciekawy. Jeśli nie, to znaczy, że częściowo odpada i obnaża się rodzaj pułapki, którą jest miłość przynajmniej partnerska. I teraz podsumowując tą autodyskusję właściwie, bo ja nie podaję wam żadnych wniosków, w które ja wierzę, czy też nie. Poddaję pod dyskusję waszą wewnętrzną, nie na forum. Ja nie będę dyskutował na forum. Chciałbym, żebyście się zastanowili, czy strach przed porzuceniem miłości do rzeczy ziemskich nie wiąże was na tyle, że nie potraficie podjąć decyzji: zabijam się stąd, ten program jest źle skonstruowany, to pułapka i chcemy się stąd wydostać, porzucamy to, co nie znaczy, że porzucamy swoich mężów, żony, dzieci, rodziców. Co najważniejsze, przyjaciół, jako ciekawostka, jedno z najmniej uwarunkowanych połączeń międzyludzkich relacji nie nazywane jest miłością, tylko przyjaźnią, a tam występuje najmniej warunków, bo przyjaźnić się można z brzydkim, czy też brzydką, jak mawiał irlandzki poeta, można kochać kobiety, jeśli są ładne, albo kochać inne, jeśli są brzydkie. Przepraszam, to nie jest szowinizm, to jest cytat z takiej nieuczesanej myśli.
No więc zastanówcie się nad tym. Nie musimy rezygnować z przyjemności, które niesie nam to uczucie, ale nie musimy go kontynuować i nie musimy być do niego przywiązani. Bo jeśli to zrobimy, to pułapka się utwardzi. Kochanie w szczególe nie równa się kochaniu w ogóle. Jeżeli chcemy być jednością, a chcemy wyróżniać kogoś tym sposobem, to znaczy, że nie jesteśmy jednością. Więc każdy rodzaj tej miłości, który wymieniłem, jest kolejnym podzieleniem. Spróbujmy to zrozumieć. Co nie znaczy, że mamy przestać kochać. Kochajmy. Kochajmy i w szczególe, i w ogóle. I wracając do początku audycji. Logika matematyczna nie wyklucza tego. Przeciwnie, podaje jako równorzędne rozwiązanie. Jest i A, i B. Do usłyszenia.